Dzisiaj do wygrania ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz, dołącz na Discorda. No i oczywiście jak osobą pełnoletnią jesteś, użyj kodu Kroxy na jakiejś skangu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik i wpiszesz sobie oczywiście tutaj kodzik promocyjny Kroxy przez 2x, a kodzik daje ci dwie skrzynki na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty, więc kodu warto użyć, bo to są aż dwie stare skrzynki na start za free. A dwie skrzynki, no mieć a nie mieć, no to myślę, że spoko naprawdę opcja. Jak sobie oczywiście wpłacisz na CaseHaga, to możesz sobie dołączyć do giveaway i możesz sobie konto na przykład levelować i generalnie super sprawa, jaką jest oczywiście cashback. Im więcej grasz, no to ten cashback jest coraz większy, no i oczywiście codzienne bonusy też sobie możesz odbierać całkowicie za frytę. No ja oczywiście cię również tutaj zapraszam na konkurs tutaj na kosę, tutaj na wajkę i generalnie, no tak jak wspomniałem w jakimś tam przyszłym odcinku, jeszcze sobie zrobimy jeden konkursik dla osób oczywiście, które z kodem Kroxy wpłacają, więc zapraszam serdecznie. Mi się wydaje, czy to są nowe skrzynki. Totalnie jakby... Nie, to nie są nowe skrzynki, ale wygląda to teraz naprawdę pięknie. Naprawdę, pięknie te skrzynki teraz wyglądają, aż chce się je otwierać. No naprawdę. Trzy takie sobie otwórzmy, 180 dolców. Plan B, no ta skrzynka była, no to jest tutaj... Ewidentnie zadziałało chyba na moją wyobraźnię po prostu, ale mamy tę kosę już. 239 dolców, przypominam, że wydaliśmy na tę skrzynkę 180, więc naprawdę tutaj te dwa otwarcie bardzo ładnie nam sypnęły. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Skrzynia pompa teamu 35-50. No myślę, że możemy sobie z 4 takie otworzyć. Dostajemy 87, więc no niestety tutaj no troszkę minusik jest. 191, no tu Blood Sporcik wleciał w Factorinium, więc naprawdę bardzo ładnie. Zobaczmy jeszcze raz tą skrzynkę, jest redlining. Ile wydajemy jeszcze raz? 142 dolce na 4 takie skrzynki. No jest to sporawo, no już niestety praktycznie ten profit co mieliśmy, no to no już się go pozbyliśmy na tej skrzynce, więc no... No nie podoba mi się to póki co, co się dzieje, ale tutaj no właśnie 317 dolców. I naprawdę bardzo ładnie finalnie ta skrzynka nam odbiła. No bo oczywiście, no nie jest to powiedziane, że skrzynka zawsze nam będzie oddawać, tak? No czasami też musi ją tutaj zabrać, no ale... Wow! Co to za skrzynki? No powiem tak! 300 dolców? Taki potworek? Robi wrażenie, ale dobra, no ten drop ewidentnie tutaj no wrażenia nie robi na mnie, tak? Zrobimy sobie battle, no bo okej, z battle, no to jest stare coś, co ja uwielbiam, tak? Mamy dosyć spory budżet dzisiaj, więc wrzucimy sobie skrzynki, no może te faktycznie nowe sobie powrzucajmy, ale to jest 790 dolców, stary, no. Jakby, nie wiem, czy ja chcę już na samym starcie tak i grać z przeznaczeniem, może tak to ujmijmy. No ale dobra, no zobaczmy. 200 dolców, 140 i 450. Zobaczmy, jak te skrzynki na bitwach będą oddawać. No póki co otworzyłem jedną, więc no, aż tak się wypowiedzieć nie mogę, jak to z nich leci. Z 200 dolców, niecałe 100. No tutaj już ciut lepiej, no ale to jest... Okej, okay, no 140 dolców, taka kosa. Zobaczmy, tutaj jest Poseidon, jest Poseidon! Story. Dobra, cofam wszystko, co mówiłem o tych skrzynkach, okej? Okay? Zajebiście, 1900 dolców, no ten Poseidon, no tutaj uratował tak naprawdę ten film, stary, no bo mi wtedy jakieś ochłapy zostały na ten opening. No ale dobra, no mamy Poseidona, jest zajebiście, no nie chcę aż tak dużo teraz wydawać na te skrzynki, jak już raz nam oddało, to trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, stary. Jak ci oddało? Odpuść, wypłać sobie. Dlaczego by nie? 275 dolców. No skrzynki, które bardzo lubię. Tutaj C4. Weźmiemy sobie bota Bułę. 32% in ratio. No prawie tutaj 33, więc no jeden chyba z wyższych wskaźników. No ale to też pewnie, że dużo ludzi go gra, tak? Bota Bułę. Zobaczmy. 5 skrzynczek C4. 55 dolców each other. Więc zobaczmy. 30 dolców z pierwszej. Tragedii nie ma, no ale ja tutaj poluję właśnie na jakąś fajną koskę, albo nawet te rękawiczki. No właśnie, te fejdy, również te białe, są to spoko skiny, które można wydropić z tej skrzynki.
No tego Bayonetta Fade'a, no już tutaj nie będę się przechwalał, ale raz mi się udało zdobyć, tak? Rękawiczki chyba też, Fade'y, te białe, nie pamiętam w sumie czy mi leciały czy nie. No ale no tutaj bitwa niestety przegrana, no tutaj bot była faktycznie, no okazał się lepszy. Tutaj ktoś rękawiczki trafił ze skrzynki z glowsami, więc no kurczę. Może podziałamy z tą skrzynką, ale no zobaczmy co tu się da zrobić, tak? Weźmy oczywiście, a już są usortowane, okej, okay, no to weźmy sobie Tiger Knife'y może, zwykłe knife'y, no i niech będzie, to skrzynka gloves, do tego tutaj Dream Knife, no i Flip Knife's niech będzie, 750 dolców, no to jest bitwa konkretna. Nie są to jakieś mega takie skrzynki, które by zrobiły na mnie efekt wow, znaczy może dlatego, że nie wiem tak naprawdę co się w nich znajduje, podejrzewam, że to są same skrzynki z kosami, no i właśnie to z rękawicami, ale mogę się mylić, tak, nie jestem tego pewien. Tiger Knife's, okej, okay, już widzę, że to nie jest skrzynka z samymi kosami, no właśnie. Ale że 70 dolców ten Max Stalker kosztuje, no wow, naprawdę wow. Tutaj cieniutko, oj cieniutko, ale ta nawajka więcej kosztuje niż te Shadow Dodgery Autotronic. No jak ma być szczery, no to ja chyba bym jednak z tymi Shadowkami wolał biegać niż z taką nawajką. Ładny skin Autotronic, naprawdę, bardzo ładny skin. Flip Knife, zobacz, czy to jest skrzynka z samymi kąsami? No już widzę, że nie, no i... No właśnie, no to niestety 1100 dolców, no przeszło mi koło nosa, tak? A mi się to nie podoba. Jak takie bitwy przychodzą mi koło nosa, to ja mam ochotę na skrzynkę Poker Star, skrzynka 10% i ja wiem, że to się źle skończy, tak? Dlatego odpuszczamy In Love, no wrzućmy ją może na koniec, zacznijmy trochę od dołu. Crazy Pizza, do tego Bricks Kingdom, 50% odpuszczamy, ale Mołotow tutaj. Sigma Energy, no skrzynka dla Sigmy, tak? No i zobaczmy teraz tego Dragon Maska może. Chinatown, no jest bitwa za prawie 500 dolarów, więc no, jak będzie na dobitkę to In Love za 300 dolarów, no, jeden taki mocny oponent na sam koniec. Crazy Pizza, zaczynamy tą skrzynką, losowy bot, wybrał się tutaj gadżet, więc zobaczmy jak nam pójdzie w tej bitwie. Zapraszam Cię również oczywiście na skinsforfear.pl, bo masz tam konkursy na Huntsmana, oczywiście pięknego rękodzieła. No i możesz sobie też do tej nawajki dołączyć, nie? Więc no nawajki, tak, dobrze mówię. No i jak będzie przyszły konkurs jakiś, no to tam też będzie. No i oczywiście w przypiętym komentarzu też masz link do tego konkursu. Więc jak płaciłeś sobie 2 dolce z kodem Croxy na CaseHaga, no to zapraszam Cię oczywiście serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na tą nawajkę. No póki co, ta bitwa, tak, po prostu tak. Zobacz, Kawa Headshot, no tak naprawdę te dwie skrzynki tutaj najbardziej się liczą. Hyper Bestia 30-65, okej. Okay. No właśnie, skrzynka In Love, no ona tutaj o wszystkim zadecyduje. Akihabara, fantastycznie! Factorio? Minimal Wear, okej, okay, ale to jest 2000 dolarów, stary. I wiesz, 32 tysiącami dolców? Do portfela wuja, do portfela wuja to leci. Prawie 3000 dolców mam na CaseHagu, no dzisiaj naprawdę... Udało nam się totalną dominację genetyczną zrobić na stronie. Prócz tego jednego wypadku tak naprawdę, co tam po drodze miał miejsce, no to naprawdę została tutaj dominacja genetyczna. No naprawdę. Sushi Master, dobijamy taka bitwa za 1000 dolców, no czyli jakoś 4000 zł w przeliczeniu aktualnym. Generalnie, jak ostatnio sprawdzam kurs dolara, naprawdę się zdziwiłem, że dolar dalej stoi poniżej 4 zł. No naprawdę byłem w szoku. No ale dobra. Zobaczmy tą bitwę z księgą Gearbox. Na pierwszy ogień 95 dolców, no zaczynamy bardzo niestety tutaj źle. Mój oponent, znaczy może nie tyle co my zaczynamy źle, co nasz oponent zaczyna dobrze. Może tak to ujmijmy. Porky, tak chyba tą skrzynkę powinno się czytać. Co to jest? 106 dolców. Okej, okay, to jest z tej kolekcji chyba, co jest ta M-ka taka fikuśna do trafienia. No ale te Crystal Knife, no tragicznie. 200 dolców teraz skrzynia. No właśnie, no ale Sushi Master, no też się może zmienić wszystko. 200 dolców straty, no i mamy zmianę, stary, no ja nie wierzę, żebym ja to przegrał. 1800 dolców, powiem tak, dzisiaj, no to co robimy na CaseHagu to jest naprawdę niepojęte. 3800 dolców, myślę, że to jest idealny moment, żeby stworzyć ostatnią bitwę. Bo pamiętaj, stary, jak ci daję, wypłać. Wypłać sobie, nie kuś losu. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, tak? To jest taka złota zasada tutaj od wuja. Od wuja dla ciebie, tak? Żebyś nie przegrał wszystkiego i wypłacił sobie jakiegoś fajnego skina. No wrzucamy te skrzynki C4, In Love, Sushi Master, niech będzie,
No dobra, zróbmy coś takiego, no już, już niech będzie, jesteśmy zarobasami dzisiaj. No może lekko przesadziłem z tą bitwą, ale jeżeli to nam jeszcze wejdzie, no to już totalny stary, totalny zarobek, tak? Jak nie wejdzie, Jezus Maria, buła się wylosował i ja nie mogę. Jak to nie wejdzie, to powiem tak, to jesteśmy tylko jakoś 200 dolców na plus z tego filmu, no ale chyba lepiej być 200 dolców na plus niż na minus, tak? No ale no chyba lepiej też 2000 lat. No mam nadzieję, że skrzynki tutaj mnie nie zawiodą. No teraz pierwszy tutaj mocarz leci tak naprawdę. Ojej. No to nie jest dobre zaczęcie. Sushi Mask. Zobacz, się za prawie 400. Okej. Okay. No to właśnie, te fejdy też trochę kosztują. Nie chciałem się cieszyć aż tak na zapas. No bo widziałem, że te fejdy kosztują trochę, ale Factory New Fuel Injector też kosztuje swoje. Oj. No powiem tak, jest to bardzo niebezpieczna bitwa. Różnica 100 dolców, stary. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Siemano!